Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna bardzo atrakcyjnie ubarwiona i wytrzymała rybka z rodziny tęczankowatych, tęczanka neonowa. Melanotaenia praesox. Dzięki niezwykłemu niebiesko-neonowemu ubarwieniu, spokojnej postawie i wytrzymałości jest niezwykle popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tęczanki neonowe pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują dorzecze rzeki Mamberano w Nowej Gwinei. Występują zarówno jak w głównym nurcie, tak i w licznych dopływach i okolicznych tropikalnych bagnach. Preferują regiony z gęstą roślinnością, korzeniami i zaczepami. Po raz pierwszy gatunek opisał Werber w 1922 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ chociaż są niewymagające i wytrzymałe, ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia i wahania parametrów wody. Tęczanki neonowe to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników z przewagą samic. W większej grupie rybki lawicowe nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 7 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 100 litrów. W akwariach dorastają do 5-6 cm, płodność osiągają w wieku 9-10 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Tęczanki neonowe mają torpedowate, typowe dla wszystkich tęczówek, boczne spłaszczone, opalizujące, jasno-srebrne z niebieskim odcieniem ciało, przypominające rób, z dwoma płetwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną, z wysokim grzbietem, wąską głową i dużymi oczami. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są mniejsze, smuklejsze i jaskrawie ubarwione, a płetwy odbytowa, ogonowa i grzbietowe, czerwono-pomarańczowe. Samice natomiast są większe, a płetwy żółto-pomarańczowe. Tęczanki neonowe w swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę. Dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Warto pamiętać, że tęczanek neonowych nie wolno wpuszczać do świeżo zakładanych akwariów, ponieważ są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie i wahanie parametrów wody. Preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Zbiornik powinien być opyte obsadzony roślinnością. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenia, gałęzie i pływające rośliny. Światło powinno być rozproszone, akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ tęczanki są bardzo skoczne. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Rybki są bardzo wrażliwe na wahania parametrów wody. Optymalne parametry wody: temperatura 23-27, pH od 6,5 do 7,5, GH od 5 do 15. W naturalnym środowisku tęczanki neonowe odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, bocznikiem i artemium. Konieczne dietę trzeba uzupełnić pokarmem roślinnym, na przykład spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie, w
małych porcjach. Tańczanki neonowe idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, brzankami, guramikami, kiriskami, glonojodami. W związku z tym, że tańczanki neonowe mogą się krzyżować z innymi gatunkami tańczanek, na przykład z tańczanką Boesemana, poleca się w jednym akwarium trzymać tylko jeden gatunek tańczanek. Nie poleca się równo trzymać ich z wielonkami, rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Samo rozmnażanie tańczanek neonowych nie jest trudne. Jednak mogą sprawić problemy z odchowaniem na rybku, szczególnie w pierwszych stadiach ze względu na wrażliwość zmian parametrów wody. Ze względu na temperament ryb, zbiornik tarliskowy powinien być w przypadku jednej pary około 40 litrów, a w przypadku większej grupy około 60 litrów. Do zbiornika wkładamy drobnolistne rośliny, najlepiej mech jawański. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody. Temperatura 26-28, pH 7-7,5. Przed planowanym tarlem rodziców obficie karmimy żywymi i roślinnymi pokarmami około 2 tygodni. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Do zbiornika wpuszczamy tarlaków w proporcji jeden samiec na jedną, dwie samiczki. Ta proporcja pozwala samicom złożyć więcej jaj i nie przemęczać się aktywnymi zalotami samców. Tarlo odbywa się partiami. W ciągu jednego dnia jedna samiczka odkłada od 10 do 15 jaj. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z mchem przenosić do innego zbiornika, a do zbiornika tarliskowego dołożyć mech jawański. Wylęk następuje po 7-10 dniach w zależności od temperatury. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na artemię. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.